Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Chicago, no nie, to nie jest stolica Illinois. No, Illinois, mówi się Illinois, tak z cichym S. Springfield, czyli wiosna, pole, to jest stolica Illinois. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o codziennych, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. Chicago, no bardzo piękne miasto, tyle tylko, że opanowane przez bandytów normalnych, kryminalnych, no i bandytów politycznych. Teraz tam rządzą komunistyczne świnie, no i tak się tam okopały, no i głosują na nich. Całe Chicago z jakiegoś powodu głosuje, przypuszczalnie 3/4 Polaków też głosuje na demokratów, socjalistów, no i jest tam syf kiła i mogiła. No, dzielnice polskie powoli tam zanikają, dużo ludzi z Chicago ucieka do republikańskiej, konserwatywnej na Florydę czy do Colorado. Także, że Polonia tam się zmniejsza. Wszystkie te tereny powojenne, lata 70-80, posolidarnościowe i tak dalej, no cała ta emigracja, no nie ma w Ameryce już świeżej emigracji, także wszyscy jakoś tak się zaklimatyzowali, no i przechodzą na emeryturę. I Chicago nie jest takie przyjazne, szczególnie finansowo. Finansowo to oni mają monopol w zasadzie polityczny, tam nikt ich na razie nie wyrzuci z siodła, no pomimo wszystko tych wszystkich przekrętów, tam wszyscy znają Al Capone, w zależności czy po angielsku, po polsku się mówi, no ale tam wielu majorów miasta poprzednich, 4 czy 5 gubernatorów, tam ciągle wsadzają do więzienia, jak nie za korupcję polityczną, to korupcję, jakąś tam malwersację i tak dalej. No i teraz komuniści, świnie komunistyczne w Chicago, demokraci doszli do wniosku, że w zasadzie muszą użyć biznes prywatny, wolny rynek do tego, żeby stacje benzynowe pracowały politycznie dla nich. Część budżetu demokratów, no to jest właśnie ten podatek od benzyny, bo benzyna kosztuje tam powiedzmy 4-5 dolarów, ale z tego to tam jest 30-40 centów podatku stanowego, 50-60 to jest podatku federalnego, także z tych 4 dolarów, no to ten właściciel on nie widzi w sumie dolara. No też musi kupić hurtem, także ci, którzy nalewają i widzą tą cenę w Chicago jest jedna z największych cen, teraz już średnia jest prawie 5 dolarów bez 3 centów w zeszłym tygodniu. W Illinois podatki katastralne są jedne z największych na środkowym zachodzie. Benzyna, tak jak wspominałem, prawie 5 dolarów w Illinois, 4,33 w Wisconsin, czyli to już 70 centów, no to jest spora różnica. W Indianie jest 4,59, no też jest 10% w sumie mniej. W Missouri i w Iowa, no to jest 4,16, czyli 80 centów, czyli 20% taniej. Także widzicie, co to znaczy. No i demokraci przesuwają ten podatek, dodatkowe 2,2 centa od galona, bo miał być taki ta podwyżka, no to przesuwają do końca roku. Zamiast 1 czerwca, no to będzie pod koniec roku, bo w 2019 roku demokraci przegłosowali, że w zasadzie
podatek do benzyny, to będzie podliczany na podstawie wysokości inflacji. Czyli demokraci robią większą inflację, no to coraz jest większy podatek. Większa inflacja, większy podatek. Także, że kto jest robiony w trąbę? No normalny Kowalski, tak? Josh Schmidt, jak zwykle ten lud pracujący miast i wsi jest oszukiwany przez te komunistyczne świnie, które sobie no w niektórych stanach demokraci przegłosowali, że podatek stanowy do benzyny będzie podłączony do inflacji. W wielu stanach, gdzie są jeszcze gdzieś tam normalni demokraci i gdzie jest powiedzmy jakaś opozycja konserwatywna, no to tego nie przegłosowali, żeby połączyć, ale wszystkie komunistyczne stany głosują, żeby jedno ciągnęło drugi. Tak, także koszt biznesów w Illinois, no jest też tak samo duży. Nie dość, że benzyna jest droga, to żeby sprzedawać tą benzynę, to jest druga. To, że demokraci przesuwają ten podatek, no to w ich mniemaniu, w ich chorej wyobraźni, no to jest to, że to jest obcięcie podatkowe, tak? No bo mogli ukraść więcej, a zabiorą mniej, tak? Także to jest obcięcie podatkowe. Demokraci martwią się, że tego nie uzyskaliby tego kredytu politycznego, jeżeli nie poinformują ludzi. No i co oni powiedzieli? Powiedzieli, że wszyscy właściciele stacji muszą wydrukować napisy na co najmniej kartkach 10 na 20 centymetrów, które mają być czysto widoczne na pierwszym miejscu i ma być tam napisane, że od 1 lipca 2020 roku stan Illinois zatrzymał poprawki na inflację i także, że podatek stanowy od benzyny nie będzie podwyższany do grudnia, do Sylwestra, do ostatniego grudnia 2022. No dlaczego to jest tak ważne? No dlatego, że wybory są międzyprezydenckie w listopadzie. Drugiego wtorku listopada będą wybory. No i teraz komuniści starają się zmusić właścicieli, żeby ogłaszali, jacy ci komuniści są wspaniali. No i stacje benzynowe, właściciele stacji benzynowych, którzy tego nie zrobią, no to jest przekroczenie, ścigane prawnie do $500 za każdy dzień niepokazywania. No to jest akurat kretyńskie w stanie, w którym złodzieje w sklepach, złodziej, który ukradnie do $750, nie jest nawet aresztowany i jest automatycznie wypuszczany. No to teraz właściciel stacji benzynowej, ciężko pracujący właściciel stacji benzynowej będzie musiał zapłacić $500 dziennie kary za to, żeby nie pokazywać, jaką wspaniałą robotę robią komuniści, że mogliby wziąć 2,2 centy z galona, a nie biolą. Tak, także no i demokraci, czy oni się ukrywają, że to jest polityczny powód? No wcale nie. No są na tyle bezczelni, że po prostu się chwalą tym. W czasie tego wysłuchania Michał Zalewski, no jak nazwisko wskazuje, Polak, następna jakaś komunistyczna świnia w Ameryce, wyemigrował do wolnego rynku, został reprezentantem w stanie Illinois. No to właśnie powiedział, że te plakaty, no to spowodują to, przypomną mieszkańcom Illinois, że to jest rezultat ciężko pracującego Izby reprezentantów w Springfield i że to dzięki im zasługom te wszystkie poprawki, koszty inflacyjne nie będą przerzucone na plecy podatników. No bezczelność po prostu.
jest nieprawdopodobna. No i Michał Zalewski powiedział, że oni będą się patrzyli na ten znak, no i będą sobie myśleli, jacy to wspaniali politycy są, że mogli brać 20 centów powiedzmy od każdego na napełniania zbiornika samochodu, a nie biorą. No debile, tak? No debile. Obłęd lewactwa amerykańskiego jest nieprawdopodobny. No ale i wygląda na to, że dużo Polaków, nie wiem, czy ten Michael Zalewski, czy on jest pierwsze pokolenie, czy drugie, czy trzecie, w każdym razie przebiegła komunistyczna świnia. W zeszłym tygodniu właściciele stacji benzynowych poszli do sądu i w zasadzie powiedzieli, że to narusza ich prawo wolności wypowiedzi, bo w zasadzie, no i że to jest przeciwko konstytucji stanu Illinois i amerykańskiej konstytucji. No i ta sprawa założona, no to oskarżenie jest takie, że oni są zmuszani do tego, żeby zrobić oświadczenie polityczne wbrew ich woli. No i to ich oświadczenie polityczne ma być przekazane dla klientów, no i ogólnej całej populacji stanu Illinois, albo będą karani. No i stan, Sąd Najwyższy, Federalny Sąd Najwyższy uznał, że rząd stanowy nie może zmusić korporacji do tego, żeby robiły jakieś polityczne stwierdzenia, czy wywieszały plakaty, szczególnie tych informacji, z którymi właściciele się nie zgadzają. Sąd również stwierdził, że rząd może nakazać właścicielom stacji umieszczanie pewnych informacji, no ale te informacje, no to mogą być tylko, żeby zapobiegły jakimś przepraszam, oszukaństwom finansowym, czy byłoby coś w związku z bezpieczeństwem publicznym, to rząd stanowy może nakazać, ale informacja typu, że rząd nie bierze pieniędzy i że rząd jest bardzo dobry dlatego, no to tak nie jest. No takie wymagania po prostu to nie jest. To nie jest w interesie publicznym i politycy czegoś takiego robić nie mogą. No to jest bezczelny, goły, idiotyczny plan, żeby promować tą reelekcję demokratów i wszystkich tych polityków demokratycznych. No wyborcy są wkurzeni. Wyborcy w całej Ameryce są wkurzeni, a szczególnie w Illinois, w Springfield czy w Chicago. Te wielkie podatki dochodowe, stanowe, katastralne, benzynowe i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko może spowodować, że tamta super większość komunistów po prostu zaczyna się trząść. Także że gubernator Pritzker, który w zasadzie też stara się o ponowne wybory, może to wszystko upaść. No i demokraci udają Jarząbka, że przycinają podatki, że starają się zmniejszyć ten ból wszystkich obywateli, w tym samym czasie, kiedy ścigają biznesy, które bardzo często uciekają, no bo jest za dużo tych regulacji, za dużo ścigania, za dużo po prostu wpieprzania się władzy w wolny rynek. No ale to jest... No w zasadzie w całej Ameryce. Mam nadzieję, że wszystko to się odkręci. No i to wygląda na to, że te Springfield działa tak, jak zawsze Springfield działał, Chicago działa tak, jak Chicago działa, komunistyczne świnie działają tak, jak zawsze działały. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.
zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. No jeżeli mieszkacie w Chicago, no to mam nadzieję, że nigdy nie głosowaliście na komunistyczne świnie. Także głosujcie na normalnych, głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. No tam nie mają za bardzo szansy wygrywania w przeszłości, no ale teraz możliwe, że coś się zmieni. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No jeżeli mieszkacie w Chicago, czy w Springfield, czy gdziekolwiek tam w Illinois, no to i głosowaliście na Bidena, no to teraz najwyższy czas zmienić, głosować na normalnych. No chyba już przestaliście wierzyć w lewactwo, przestaliście wierzyć w partię komunistyczną, przestaliście wierzyć w partię demokratów, socjalistów. To jest po prostu wasze głosowanie doprowadziło do tego, że mamy Bidena. Wasze głosowanie to doprowadziło do tego, że w tym Chicago, w Springville jest syf kiła i mogiła i ludzie uciekają na potęgę. Także jeżeli nie chcecie uciekać ze swojego stanu, głosujcie na normalnych. I to się tyczy do wszystkich w Ameryce. Głosujcie na normalnych, bo może być już brak możliwości powrotu. Zdrowia dla normalnych.